dla ludzi zajmujących się naukami ścisłymi i jednocześnie zakładających prymarne tak, no bo jeżeli zakładają prymarne nie, to się po prostu zajmują naukami ścisłymi i nie zadają tych pytań. Jeżeli ktoś zakłada prymarne tak, to jest całkowicie oczywiste, że jakiekolwiek próby empirycznego dowodzenia twierdzeń o transcendencji są nie tylko skazane na niepowodzenie, ale są wręcz szkodliwe. Dlatego, że one niby powodują, że jako fizyk wypowiadam się o dziedzinie, o której nie mam żadnego prawa się wypowiadać, ponieważ metody, które stosuję do opisu świata materialnego, z definicji nie opisują, czy też nie mają zastosowania do świata transcendencji, która świat materialny przekracza. Jeżeli by zaczęły się stosować, to oznaczałoby, że to nie jest transcendencja, tylko świat materialny. I to znowu byśmy wrócili do punktu wyjścia.